Dzień dobry, moje misie kolorowe, / gracze serwera brodaci.net. Jak już widzicie po tytule, przepraszam najmocniej, dużo ciekawych rzeczy się wydarzy. W ogóle chcę was zapytać, u was też jest tak cholernie gorąco, bo naprawdę nie idzie u mnie wytrzymać w Zielonej Górze. Słuchajcie, tak jak jest napisane w tytule, Unban All oraz Unmute, tak to się chyba czyta, All, czyli wszyscy gracze serwera brodaci.net dostają Unbana oraz Unmuta. Oczywiście z mikro wyjątkami, tam kilka poszczególnych ników, ale tym się nie musicie w większości was przejmować. Oczywiście wszystko to razem ze startem Brodaci Seasons, także 1 lipca będzie Unban All oraz Unmute All. Słuchajcie, dodatkowo chciałbym ogłosić, że będzie nowa edycja 1.8. Jeszcze dokładnie nie wiem, kiedy będzie to w lipcu. Zależy to od wielu czynników, po prostu od tego, jak się z tym wszystkim wyrobimy. Tydzień przed startem nowej edycji 1.8 damy dokładnie znać, kiedy to będzie, natomiast będzie to na 100% w lipcu. Z dodatkowych wiadomości, Starcase zostaje jego cena zmieniona z 64 na 24 diamenty, bo no, była według nas za droga i być może teraz będzie cieszyć się troszeczkę większą popularnością. Dodatkowo Mending wraca do starej formy, czyli będzie możliwe do kupienia u NPC-tów, u wieśniaków na wszystkich serwerach, nie tylko na Brodaci Seasons. Przez całe wakacje będą też nowe nagrody na eventach serwerowych, czyli na tych OX-ach i innych, które robią tutaj specjalne osoby do tego wyznaczone. Także będą zupełnie nowe nagrody. No i zapowiedziany Summer Case, który pokazywałem na poprzednim odcinku zapowiadającym Brodaci Seasons, zostanie leciutko ulepszony. A jak? To już za chwileczkę wam pokażę. Przechodzimy do... W ogóle tutaj zrobimy jeszcze sobie troszeczkę Overwatcha, ale przy okazji pokażę wam, jak wygląda ten nowy Star Case. Summer Case oczywiście. Gotowi? No to lecimy. Generalnie nie zmieni się nic, co jest tutaj, jeżeli chodzi o te przedmioty niebieskie oraz fioletowe. W ogóle będziecie mogli to sobie oczywiście sami zobaczyć, kiedy już dostaniecie taką skrzynkę w swoje łapy. Natomiast zostają zmienione, upgrade'owane, wzmocnione na waszą prośbę przedmioty różowe. Tutaj mamy Looting 3, Sharpness 5, Unbreaking 5, Harpoon, Channeling, Loyalty, Mending, Griptide i Unbreaking 5, także przepotężny harpun. I otwierasz do konserw również zostaje wzmocniony. Tutaj mamy Efficiency 5, Fortuna 3, Sharpness 6, jest Unbreakable. Także Sharpness 6, no to już jest całkiem niezła też broń, gdybyście na przykład chcieli kopać i ktoś was zaskoczy, to możecie nie zmieniać broni, tylko walczyć tym. Paralotnia zostaje na swoim miejscu, natomiast scyzoryk wielofunkcyjny czerwony, Fire Aspect 2, Looting 4, Sharpness 5, Unbreaking 6, także też kawał zarąbistego mieczyka, szczególnie jeżeli chodzi na przykład o looting. Kamizelka ratunkowa, Fire Protection 4, Protection 5, Thorns 3 i słuchajcie, Unbreakable, czyli niezniszczalny. I to samo w przypadku przedmiotów na 1.8, natomiast te na 1.8 oczywiście muszą być nieco słabsze ze względu na wersję. Uprząż do paralotni, Fire Protection 4, Projectile Protection 4, Protection 4 i Unbreaking 5. I scyzoryk wielofunkcyjny, bliźniacza kopia do tego, tylko że w tym przypadku jest to diamentowy, a nie nederytowy. Śledź do namiotu, looting 4, tutaj mamy dokładnie, oj, tutaj, przepraszam najmocniej, jest lekki błąd, tutaj powinno być również looting 4. I już ten błąd został naprawiony. Łuk myśliwego, Flame Infinity Power 5 i Unbreakable. I otwierasz do konserw, to jest bliźniaczy do tego z 1.18. Także mam nadzieję, że te zmiany też wam przypadną do gustu. A my co? Spróbujemy poszukać kogoś, kto cheatuje. Ciekawe, czy się uda. The Dark Catalyst. Tutaj nam coś kopie troszeczkę, ale z tego, co widzę, to raczej to są długie, proste tunele i raczej nie widzę tutaj specjalnie cheatuchów. Natomiast chwileczkę mu się przyjrzymy. A, właśnie się teleportuje. Także nie, ja tutaj cheatów nie widzę. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze nam tutaj na serwerku aktualnie kopie. Natomiast zanim jeszcze przejdziemy do osób, które kopią, jeżeli nie wiecie, o co chodzi w ogóle z Brodaci Seasons, to serdecznie zapraszam, link do filmu w opisie, już wiecie co, za gorąco, jest po prostu już mi picie w głowie, ale takie, wiecie, bezprocentowe. W opisie macie link do filmu, w którym opowiadam, co to jest Brodaci Seasons i dokładnie opisuję nowy, wielki projekt na brodaci.net. A teraz już serio, szukamy kogoś, kto cheatuje na brodaci.net. Najlepsze jest w tym wszystkim to, że
tak naprawdę to nie ma najmniejszego znaczenia, bo za dwa dni 1 lipca jest Unban All. Ale ci, których dzisiaj ewentualnie zbanuję, jeszcze o tym nie wiedzą. Także, no, cóż mogę powiedzieć. Tutaj mamy My Name is Krzysio na Easy 1.18, który coś sobie tutaj kopię, ale na razie nie widzę tutaj specjalnych jakichś... Nie, on sobie po prostu kopię, słuchajcie, w dół bardzo ładną ścieżynkę. Nawet widzimy tam. Dostałem podpowiedź, że lepiej działa ten X-Ray, którego używam, kiedy nie ma Optifine'a. Wyłączyłem Optifine'a, dalej działa do dupy, więc to po prostu jest ten X-Ray. Gówniany, albo mamy jakieś świetne zabezpieczenia na serwerze, no wiecie. No, znaczy ja szczerze powiedziawszy, bo często mnie pytacie o jakieś techniczne rzeczy, na przykład czy mamy zabezpieczenia anti-X-Ray i jakie mamy te zabezpieczenia. Ja wam powiem szczerze, że ja nie do końca takie rzeczy wiem. Bo tym się wszystkim zajmuje Crysis i te pluginy on na bieżąco aktualizuje, ulepsza, poprawia i ja nie wszystko wiem, bo musiałby mi codziennie zdawać długi raport godzinny z tego, co przez cały dzień robił. Także staramy się, żeby było jak najlepiej. Znaczy, czasami wiadomo, czasami wyjdzie, czasami nie wyjdzie, ale naprawdę robimy co w naszej mocy, żeby było jak najlepiej. No nie, My Name is Krzysio zdecydowanie tutaj nie. Tu ekipka, słuchajcie, Mimilka, Erus, który narzeka na serwer właśnie przed chwilą, bo mu nie działają perły. Słuchajcie, tutaj jest większa ekipka, która atakuje, po prostu próbuje się dostać do kogo? Do Anieluszki i Ostrego Mareczka. Nie, bo Ostry Mareczek się tam napierdziela, czyli Ostry Mareczek jest od nich. No dobra, czyli... Okej, wszystko jasne. W ogóle muszę wam się trochę pożalić, że ostatnimi czasy mam bardzo mało czasu, ponieważ no jeszcze moja małżonka poszła tutaj do nowej pracy i prawie jej w domu nie ma, więc ja sprzątam, gotuję i... Kurwa, zupa! Spokój, 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 sytuacja opanowana, już, tak, trochę wykipiło, no nieważne. No więc tak, tutaj, dobra, tutaj raczej po prostu zwykły, najzwyklejszy atak na bazę, ale bez cheatuchów. Poza jakimś tam marudzeniem, to nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań do dalszego grania na serwerze, lecimy dalej. W ogóle to wszedłem sobie na chwilę na 1.8, no i X-Ray, którego ściągnąłem na 1.18, działa najlepiej na 1.8. Rewelacja, w sensie dokładnie tak powinno być, nie sądzicie, że coś co ma być na 1.18 działa na 1.8. Super. Czy ja już oceniałem tą pracę na 1.8? Coś jakby mi się kojarzy, bo jest przepiękna. Ale jeżeli nie, to dlaczego to jeszcze nie jest zgłoszone na Cripsy, ja się pytam? Jeżeli nie, to zgłoś się na Cripsy. Dobra? Brodaci.net mama na Cripsy. Strona internetowa. Przeglądarka. Co pewne Chrome, bo to najczęściej używana przeglądarka. Powiem wam, że podoba mi się nazwa Funky Kowal. Jest taka funky. Nie no, zajebiste. No, co wam co mam wam powiedzieć? Ja dzisiaj się nie potrafię wysłowić. Przez pół godziny szukania nikt nie cheatuje na naszym serwerze. Znaczy, to jest dobry objaw, natomiast gorzej pod rozrywkę dla was, oglądających. Natomiast jeszcze z trzeciej strony, jakby ktoś dzisiaj cheatował, to tak jak mówię, no zero praktycznie konsekwencji, bo pierwszego już będzie unban. Ale dobra, co mam zrobić? Szukam dalej, muszę. Wreszcie jakieś konkrety, słuchajcie, Yozubo tutaj wykopał bardzo dużo diamentów w bardzo krótkim czasie i wkopuje się w te diamenty tak po prostu tak dosyć bezpośrednio. Także może wreszcie mamy jakiegoś cheatucha. Słuchajcie, Yozubo. Zobaczymy. Oczywiście X-Ray działa jakby chciała, nie mógł. Widać co prawda jakieś tam widzę złoto. Popatrz. Jak on się teraz wkopie w diamenty, to jest koniec, nie? On leci od razu z serwera. Ale to natychmiast. No nie, no, ale bezczel w ogóle, co? Ale bezczel. Dobra, co bym mu tu zabrać? Najpierw bym mu zabrał kilowka, którym... Aha, bo nie mogę, bo muszę to na tym... Na GM1 zrobić, a nie na GM3. Dobrze, to zrobimy tak. Ja sobie tutaj na GM1 przejdę. Co się będę spieszył? Zemsta najlepiej smakuje na zimno. Yozubo, dobrze. Weźmiemy sobie jego kilowka. Zobaczymy, co zrobi. Aha, nie, bo to nie ten kilofek. To weźmiemy sobie mięsko i... O, tego kilowka sobie weźmiemy. I co on teraz zrobi? No, ciekaw jestem. Natomiast nic nie zrobi. Dobrze, no to ja mu pozabieram całą resztę i zabiorę mu diaksik i zabiorę mu... A, zbroi nie mogę, w ten sposób muszę poprzeciągać. Dobrze. Zabrałem tak. I wiecie co? A, poszedł sobie z serwera, bo stwierdził... W zasadzie to...
Nie, dobra, dam mu tego bana, no bo się przyda, no bo fizycznie będzie kopał jeszcze na X-Rayu w tym momencie diamenty i będzie zabierał innym graczom, ale i tak dostanie on bana za dwa dni, więc co za różnica. I mamy Tempwon, Yozubo 7 na 7 dni X-Ray i na eseczce poleci po cichutku, ale, a wiecie co? A to rozdam za chwilę na spawnie i wiecie co, teraz to zrobię. Rozdaję na spawnie itemy po cheatuchu. Zapraszam. I dobrze, to sobie wyrzucimy. Tutaj sobie na przykład Diamond Axik, tutaj Diamond Sword, tutaj Diamond Shovel. Tu sobie porzucamy troszeczkę. Cyk, tu diamenciki. I tu kilka diamencików, a co będziemy żałować? I tu kilka, i wrzucę w ten w tłum też. No. No. Pięknie. Tutaj, coś jeszcze tutaj. A, bo on jeszcze tutaj miał zbrojkę. No to rzucę. I tutaj jeszcze miał leksiki. Tu miał buciki. To nie są jakieś super itemy, natomiast. Proszę bardzo. I jeszcze te 9 diaksów leci. Także cóż, udało się złapać jakiegoś X-Rayowca na koniec, bez większego znaczenia, jak mówiłem, ponieważ jutro, znaczy za dwa dni w zasadzie będzie nowa edycja. Cóż, ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko o to, że jest zarąbiście gorąco i do następnego dnia, trzymajcie się, cześć!